Panie pośle, szumne zapowiedzi, duże pieniądze na kampanie społeczne. Jak dzisiaj działa pakiet onkologiczny? Chcielibyśmy, żeby działał, bo rzeczywiście sytuacja w Polsce w zakresie leczenia onkologicznego jest dramatyczna. Przypomnę tylko, że co roku 150 tysięcy Polaków dowiaduje się, że zachorowało na raka i z tego 90 tysięcy co roku umiera. A więc rzeczywiście w Polsce rak zabija. Natomiast i oczekiwana były ten pakiet onkologiczny i racjonalne przesłanki, żeby on zaistniał, ale jak zwykle to bywa, ten rząd i pan minister Rałkowicz zrobili to po pierwsze nieprofesjonalnie, po drugie nie zapewnili środków na ten cel, a po trzecie jest to w takim trybie chaosu koncepcyjnego i organizacyjnego, a więc ten pakiet de facto nie działa. Mało tego, on wprowadza pewną taką dezorganizację w systemie ochrony zdrowia i to, co było dotychczas logiczne, ale mało operacyjne, no to teraz praktycznie zaczyna się taka psychologia, bo po pierwsze tak, ci, co zachorowali przed 2015 roku, przed 1 stycznia, nie są włączeni do tego pakietu, a więc no, dramat, jednocześnie nawet nieetyczne postępowanie, tak? Następnie pakiet onkologiczny w zakresie onkologii dziecięcej nie tylko, że nie działa, ale wręcz szkodzi, dlatego że opóźnia włączenie kierunkowego, innowacyjnego leczenia onkologicznego u dzieci. To jest dramat do potęgi. Po trzecie, praktycznie żadnych pieniędzy na ten cel jeszcze nie ma, bo w POZ-cie, czyli podstawowej opiece zdrowotnej, są to pieniądze wirtualne, bo przyrzeczono niby 1 200 000 000 złotych, ale tych pieniędzy nikt nie widział. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej ani grosza nie przydzielono, a w szpitalnej opiece nie tylko, że nie przydzielono ani grosza, to jeszcze zamrożono 10% budżetu rocznego szpitala i praktycznie jest pomniejszenie tego budżetu. Mało tego, koordynatorzy, którzy mieli być w szpitalach i przyjaźnie oprowadzać albo prowadzić tego pacjenta onkologicznego po wszystkich meandrach całej diagnostyki specjalistycznej, okazuje się, że tych etatów nie ma i tak naprawdę jest to samo, co było. Zaczyna być trochę, taki powiedziałbym, irytacja i też przygnębienie ludzi, pacjentów, dlatego że była nadzieja, były zapowiedzi szumne, a okazuje się, że od samych igrzysk chleba nie przybywa, a więc to opakowanie trzeba było być z treścią, a tej treści nie ma. No i to zaczyna być bardzo niebezpieczne i niepokojące, dlatego że co innego merytoryczne podejście, bo każdy lekarz stara się, czy każdy szpital, przychodnia lekarska stara się podejść do tego ze zrozumieniem i w jakiś sposób kieruje tych pacjentów. Natomiast jest zawód i jest pomniejszenie tej nadziei, bo nadzieję ludzie mieli onkologicznie, że wreszcie będą prowadzeni przyjaźnie przez adwokata po tym systemie skomplikowanym, a okazuje się, że coś takiego nie istnieje. No i to jest, uważałbym, powiedziałbym, że dramatyczne. A tym bardziej, że inne też kierunki, inne działy, inne dyscypliny medycyny zaczynają też odczuwać jakby zaniepokojenie, a i też zniecierpliwienie, bo dlaczego inni uważają, dlaczego nie mieliby mieć takiej osobnej kolejki ci, co mają stadnie rozsiane, ci, co mają wirusowe zapalenie wątroby typu C, ci, co mają na przykład reumatyczne zapalenie stawów, miastenie i tak dalej, i tak dalej. Albo cukrzyca powikłana zmianami tam mikro- czy makroangiopatycznymi. A więc no, zaczyna się być nie tylko, że nie usprawniać ten system, zaczyna być dezorganizacja i demontaż. I po drugie, i po trzecie wreszcie może na koniec, że wreszcie zaczyna być coś takiego, że wszyscy nie widzą już misji w szpitalach i przychodniach lekarskich, tylko misją jest zyskowność. Wszyscy patrzą na procedury. I w końcu zniknęły praktycznie szpitale, bo są przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zniknęły przychodnie lekarskie, bo są to przedsiębiorstwa już. No i jednocześnie nie ma już lekarza, jest świadczeniodawca, pacjent jest świadczeniobiorcą i zaczyna to być takie odzieranie albo no, dehumanizacja tej medycyny, tej szlachetności,
tej właśnie wspaniałej sztuki, wiedzy, powołania, empatii. Dlatego tu zaczyna się wszystko gmatwać i zaczyna być to bardzo nieprzejrzyste, a na końcu jest zagubiony pacjent, który cierpi, bardziej cierpi jak kiedykolwiek.